Mówi pan Stanisław Sztyrcula Maśniak. Pan poprzez muzykowanie w gronie rodzinnym, przez uczenie się od ojca, od stryjów, od rozmaitej całej rodziny, również uczył się profesjonalnie, uczył się pan zawodowo. Na czym pan zaczynał w ogóle? Zaczynałem po góralsku grać w doma, mając 12 roków, a potem dwa lata później zapisali mnie do szkoły muzycznej w Zakopanem na flet. No i potem dostałem się do liceum muzycznego w Krakowie i w Krakowie skończyłem wesołą szkołę muzyczną w klasie fletu pani docent Barbara Świątek. Czyli pan już poznał muzykę również profesjonalną, zawodową, tak. Muzykę klasyczną, tak, i tak, wszystkie, tak, odcienie muzyki, jakie tylko można, tak, spotkać w samym Krakowie. Tak. Jak pan teraz, jako człowiek wykształcony już, jako człowiek, który poznał zasady harmonii, zasady kontrapunktu i wielu innych dyscyplin muzycznych, patrzy na swoją kulturę rodzinną? Czy ona się panu zdaje błaha, czy wielka, czy jaka? Nie, no na pewno to jest wielka, oryginalna sprawa, niezwykle niespotykana w innych kulturach ludowych, w muzyce ludowej, którą starałem się poznać, zresztą nie ino ja, ale tak moi obydwoje bracia, no i ino jeden z nich został, bo ino Władek Andrzej zginął w zeszłym roku w wypadku. I zresztą mieliśmy takie wspólne zainteresowanie, jeżeli chodzi o muzykę ludową, to już razem. I staraliśmy się jak najbardziej poznać w ogóle historię związaną z muzyką góralską. Poprzez słuchaliśmy i dużo my przegrali z nut i przesłuchali z taśm, z nagrań, z płyt muzyki rumuńskiej, węgierskiej, bo stamtąd to się bardzo wiąże z muzyką góralską. I to są niezwykle ciekawe sprawy. No a jak poznał to troszeczkę, to jest, staje się dla mnie też bardziej bliskie i jakoś to inaczej jest głębiej to człowiek rozumie. Na jakich instrumentach ludowych pan w tej chwili gra? No na tych wszystkich góralskich instrumentach, skrzypca, gęślak, basak i wszystkich dętek na kozie, na pisokach tej sześciodziurkowej, bezotworowej, na podwójnej, na dwoistej, na tych wszystkich, na podhalu. No, progowałem na bułgarskim kawale, to jest również na rumuńskim, bo to też trochę, te są inne. No i na węgierskich tych wszystkich, bo miałem po prostu jakieś takie możliwości dzięki wyjazdom, może kontaktom z zespołami innymi, wyjazdom zagranicznym. No to były możliwości poznać to, z tego się niezwykle cieszę. Poznałem znakomitych ludzi w Budapeszcie, tam był taki zespół, istnieje Szebo Ferenca, z którym przez jakiś czas my grali tam po klubach studenckich i przez jakiś dłuższy okres czasu. Właśnie to była ciekawa sprawa dla mnie. Dużo się nauczył wtedy i dużo również dowiedział. A jak pan ocenia grę ojca, grę stryjów? No jest to niesamowita sprawa. Po prostu trudno powiedzieć. No to jest to, o takich sprawach to rzeczywiście dość. No jest to dla mnie wielka muzyka. Bardzo blisko i każdy z nich grał niby jedną i tą samą muzyką. Każdy inny grał po swojemu. Każdy grał po swojemu i to jest. Znowu ja albo mój brat, który jest teraz znowu z tym takim młodym premistą, dość się to
Bieren, tak, i Andrzej, brat. No to oni coś to się też pewnie z tego wyciągną i coś swojego zrobią w przyszłości. Tak, taką mam nadzieję. Ale ja myślę, że niektóre momenty w grze, niektóre jakieś stylistyczne sprawy są w ogóle nie do powtórzenia. Ci wasi stryjowie grają tak, że to jest po prostu niemożliwe, żeby tak powtórzyć. To jest, to oczywiście to jest słuszna sprawa. Na przykład wzorujemy się i w ogóle, bo to przez stryków, zresztą my grali jest ze świętej pamięci Stanisławem Chotarskim, to wzór dla nas, tak samo jak i muzyka stryków. Stryka Staska, no nie, niezwykły premista teraz, no stryka Mańka, taty, no i tak jakoś to się w sumie, no nie da się, to się rzeczywiście nie da powtórzyć, no bo każdy jest inny, każdy ma inny temperament, to są ludzie, którzy tworzyli tą historię, którzy tworzyli tą muzykę. Znaczy nie tworzyli dosłownie, ale rozwijali, trudno ją chyba będzie rozwinąć jeszcze bardziej, bo to się wypaczy. A czy można by było tak zaryzykować, powiedzieć, że szkielet tej muzyki zawsze zostanie w rodzinie, a później ten szkielet zostanie ubrany poprzez młode pokolenie i powstaną melodie niby te same, one będą się nazywać sabałowymi, wierchowymi, krzesanymi, ale ta młodzież wniesie coś nowego w to wszystko. No właśnie, ale jeżeli chodzi o góralską muzykę, strasznie się staramy i w ogóle no, jest to naszym jakimś takim celem, żeby jak najbardziej jednak zbliżyć do muzyki chotarskiego, do muzyki no maśniaków, tak. Naszych stryków. Spadkobierców. Chcielibyśmy być właśnie jakoś, my również spadkobiercami tej muzyki i pojąć to w sposób taki, jaki oni nam to przekazali, bo rzeczywiście trudno będzie jakoś coś zrobić, wnieść. Oczywiście można by harmonicznie to zbudować instrumentalnie, ale no to nie będzie już to. Tego piękna nie będzie. No nie będzie. Nie da rady. Nie da rady. To już nie będzie zgrane z holami, z wierszkami, z turniami, z weselami, i w ogóle ze wszystkim, z całym życiem. Każde serce musi stworzyć swoją melodię. Tak jest. Na to nie ma rady. Na to nie ma rady.